Witam w grze Vintage Story. To już 32 odcinek mojej przygody, mojego rozwoju od kamienia łupanego do tego czegoś, cokolwiek to jest, nie wiem, epoka brązu chyba cały czas. Chociaż, no nie, epoka brązu, może wygląda, nie wygląda jak budowle z epoki brązu, ale nadal jest to jednak epoka brązu. I tak, co dzisiaj w planach? Niestety nie udało mi się znaleźć trzeciej zębatki, więc na ten moment jeszcze nie uda się naprawić kolejnego translokatora. No chyba, że jakimś sposobem w tym odcinku to się uda zrobić. Ale punkt zerowy, o którym właściwie zapomniałem sobie zanotować, to przygotowanie szkła, szyby ze szkła ołowiowego. Aha, ale to są różne, o. Czyli mogę na przykład sobie zrobić szybę z brzozy, czyli będzie jaśniejsze. A. Jaki by tu kolor pasował? Może taki jasny z brzozy, zobaczymy. Tylko muszę brzozę ściąć w takim razie. Młotek mi niepotrzebny będzie. Na razie go odłożę. Siekierkę mam. Przygotowałem sobie też nowy miecz, wykułem nożyk, a tutaj powiększyłem jeszcze, może pokażę moją pasiekę, to znaczy, o, tu jest nawet wolny ul, ale poczekam, aż ten jest tylko pełny, aż więcej uli będzie pełnych, żeby pszczółki się zadomowiły w kolejnych, no a tutaj już przygotowane miejsce, tylko jeszcze kwiatków muszę nasadzić. Troszkę, ale nie dużo pograłem, na tyle tylko, żeby ściąć parę drzew i wykopać kamień. Tyle miałem czasu dzisiaj, przynajmniej na tę grę. No i zobaczymy. Na pewno trzeba będzie zrobić, popatrzeć na wiatrak. A to wszystko po kolei. Dobra, mam brzozę. Trzeba zrobić z niej parę desek i zaraz sprawdzimy, co... Jak to wygląda z tym całym szkłem ołowiowym? Deski z brzozy. Na razie tyle. Jak to wygląda w ogóle jeszcze? Dobra, no to nieważne. Deski tak, tutaj szybka i to. Ciekawe, ile to sztuk robi. Zaraz się okaże. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Tak i tak. I robi cztery sztuki. Ok. To na dwa moje dolne okna starczy. Sprawdźmy. Jak tam zmieni się elegancja mojego domu. Mam nadzieję, że to tak się robi, bo w sumie nie wiem. O! O, i to fajne! To wygląda fajnie, naprawdę. Nawet kolor jest ok. Fajnie, że to daje na sam środek. Szkoda, że nie można ich otwierać. No dobra, ale to może by było już za dużo. No i fajnie wygląda wtedy od ze środka i od zewnątrz. No, no to, to będzie trzeba wszystkie wymienić na to. No już wiadomo po co ołów. Czyli tak, to tu, tu i framuga. Czy nie wiem, czy tamte wymienię. Tamte chyba nawet zostaną. Te takie duże okno. Tam chyba może zostać. Ale tutaj, jakkolwiek tutaj okna będą, bo jeszcze nie wiem, o matku, kury znowu szaleją, to trzeba będzie je wymienić. No ale dobra, fajne. Od razu ładniej to wygląda. Jeszcze jakby dłutem tu pewnie coś popracować, to już w ogóle super by było. Tylko no, te upiększanie w tej grze, to już jest naprawdę żmudna robota. Piłę mogę odłożyć, dechy też. To mi w tej chwili nie będzie potrzebne. Reszta może zostać. Tutaj się ołów ostudził, mógłbym zrobić więcej. Popatrzmy na moją notatkę. Co ja tutaj sobie napisałem? Aha, zrobić kompost. No właśnie. Coś mi się popsuło. Chyba jajka i grzyby. I udało mi się, no właśnie, grzyby się... No ja już bym tego nie zjadł. Pieczarka w kiepskim stanie. Tu nawet jeszcze się trzyma, ale jajka chyba się zepsuły. Nie, to jeszcze będzie świeże przez parę dni. A póki co, jak tu jestem, no to właśnie, tutaj jeszcze przygotowuję sobie
lekką taninę, bo zapomniałem, że zostały mi przecież te skóry. O te, że tu mam jeszcze jedną porcję do przygotowania, więc tak mi się troszkę tutaj zaburzyło. Aha, no ale nie wziąłem w końcu tego zgnilizny. A zgnilizna, jak się w beczce ją przetrzyma, w 64 przez, nie wiem, zobaczymy właściwie ile on zrobi. Czy on zrobi 64 sztuki tego? Zamieni się w dwa razy kompost po 20 dni? No dobra. Okej, w sumie. Że co, dwa razy kompost, to co, to z tego wszystkiego przez te 20 dni mi się zrobią dwa klocki? Pff, śmiechu warte, jeżeli naprawdę tak jest. A coś czuję, że w tej grze tak może być. To kurczę, przez 20 dni to jakbym się uparł i przeszedł sobie tutaj popatrzył na te wszystkie górki, to ja sobie zrobię całe pole z czarnoziemu, bez łachy, z tym kompostem. Chyba, że się mylę, może to nie będzie dwie sztuki, dwa klocki, bo jak dwa klocki, to weźcie, idźcie. No dobra, drugi punkt, nakarmić zwierzaki. Wypadałoby to zrobić, czyli trzeba by naciąć trochę trawy. Pasjonujące, no, pasjonująca czynność, zwłaszcza na pewno do obserwowania. Koszenie trawy. Porada, jeżeli, no właśnie, do koszenia trawy dobrze jest mieć taką płaską łąkę, bo łatwiej się wtedy tą trawę kosi. Trochę cień nie nadąża za tym, co robię. Wygląda to dość niepokojąco. Zobaczcie, cień się, o, widzicie? Cień jakby pierwszy mocniej macha, szybciej niż ja tą kosą. Uch. Ale w tej grze to, co tutaj się dzieje, jakieś w ogóle temporalne zjawiska, może to jest właśnie, może to jest tak, jak ma być. Dobra, jedna porcja to będzie dla no, owiec. I teraz dla świnek. Kury dostaną ziarno. I cały czas jeszcze nie wytępiłem tych młodszych pokoleń. W sumie nie wiem, po co ten tasak, no bo można je mieczem zawijać tak naprawdę, to po co tasak? No chyba, że tak, no bo faktycznie kurę to mieczem, no, od jednego ciosu ginie, ale te duże zwierzaki pewnie faktycznie lepiej je machnąć jednym ciosem tasakiem niż tam trzy razy na przykład mieczem je ganiać po zagrodzie. To chyba o to chodzi tak naprawdę. Ale do tego to jeszcze trochę. Zwłaszcza do owiec. No tam to musiałbym nagonić tak naprawdę więcej ich. No, zrób się. OK. No, tu nie ma przejścia od tej strony. Wiatrak się chociaż kręci? Coś tam się kręci. Niby chmury idą w tę stronę, więc teoretycznie on jest dobrze ustawiony, bo nawet jak się ma, no nie wiem, no taki najprostszy przykład z komputerem, jak są wentylatory do komputera, wiatraki i teraz przy czyszczeniu, jak dmuchniecie na wprost w nie sprężonym powietrzem, to one się wtedy kręcą. Wiatrak właśnie nie ma być bokiem do wiatru, tylko przodem do wiatru, tak jak ktoś chyba mi proponował w komentarzu, żeby go bokiem ustawić. Przynajmniej ja tak rozumiem, że tak by było logicznie. W tej grze tutaj czasem z logiką jest trochę na bakier, ale może. No i zobaczymy jeszcze właśnie zaraz, to jest punkt tam kolejny, trzeci chyba, zobaczyć co z tym wiatrakiem. Czy faktycznie im dłuższa ta oś, tym gorzej? To w sumie, ja wiem, nie powinno mieć to znaczenia tak naprawdę. Bo no takie były komentarze, tak pisaliście, że im krótsza, tym lepiej, tym sprawniej to działa. Chociaż na wiki ja nie znalazłem takiej informacji. O tym, że im wyżej nad poziomem morza, tym lepiej, bo tu chodzi nawet nie o wysokość jakby względem ziemi, tylko nad, nie wiem, poziom morza. W sumie nie wiem, jaka tu jest poziom morza, to będzie 100 morze. Tym lepiej. Na pewno gorzej jest, jeżeli jesteśmy w dziurze. No, jakbym zrobił wiatrak w dziurze, jakiejś tam depresji, no to tam
jakieś takie spadki w ogóle wydajności są ogromne. No ale aha, no tak, miałem karmić zwierzęta, a ja tutaj gadam o wydajności energetycznej wiatraka. Z fizyki nigdy nie byłem za dobry. Co to jest? Dzik. No te są w ciąży. Waga stworzenia dobra, poziom obrażeń. Aha, to mało istotne. Weźmy sobie tego ziarna dla kur. No teraz szybko tego przybywa. No i całe szczęście nie trzeba ich cały czas karmić. To już chyba też... O, no właśnie, tu jakieś kury próbowałem zabić, ale był problem, bo one się zbagowały, bo je zabiłem tu. Na tym na oknie i tu pewnie, o właśnie, ten kogut też leży. O, on jakby nie wie... Zaraz, spróbujmy może tak. Że teraz? Nie mogę go zniszczyć, nie mogę go wypatroszyć, bo... O, wreszcie. Okej. Jakby skumał, że on leży. Czy skumał, gra skumała, gdzie on leży. Może tutaj też pomoże to z tą kurą, jak rozwalę ten klocek. Zobaczmy, czy się uda. Udało się. Dobra. Jajko. O, teraz tutaj znaleźć kurę. Tu jest pierwszej generacji, drugiej generacji. Teraz jest słabo, no bo o, ta się przemieściła. O, to mogę. O, tu. Dobra. To była pierwsza generacja, więc spokojnie. Ona znowu gra nie wie za bardzo, jak długo mamy kroić. A może ja za krótko po prostu to robiłem. Jeszcze jakąś? Kto tu jest jeszcze? Głupią kur. O. Ta może być. Dobra. Ile mam jedzonka? Przydałoby się mieć 12 sztuk, to mógłbym sobie przynajmniej porządne jedzenie z tego zrobić. Czy mi się uda? Polowanie na kury w kurniku. 11, to jeszcze raz. No, tu... O, ty możesz być. Ty możesz być. No, ale... Może to trawa... O, chyba trawa przeszkadzała. Dobra. Szkoda, że mięsko się tak szybko psuje. Reszta na razie zostaje. Czekamy na drugą generację. Gdzieś tu jest kogut chyba pierwszej generacji. No dobra, nie wiem, gdzie on tam jest. Dobra, spadać, macie tam jedzenie. W sumie może nawet dwa korytka powinienem tam postawić. I... jedzenie dla... dużych zwierząt. A! Uderzyła mnie, aż się wystraszyłem. Czy baran mnie walnął? Aż mi myszka podskoczyła z wrażenia. Normalnie ta gra jest gorsza niż... nie wiem. W sumie nie gram w horrory za bardzo jakieś, więc w sumie nie wiem, do czego to porównać. Dobra, jedzenie mam, znaczy na razie je schowam. O, 7 jajek. O właśnie, to może przy okazji pokażę, że jajka można używać i zrobimy sobie mięsko z czym? Z rzepą, z cebulą. O, cebula dobrze pasuje. Czyli tak. Szkoda, że... No ale dobra, zaraz sobie przygotuję. Garnek. Do gara wsadzamy 6 sztuk mięska tu, 6 sztuk mięska tu.
gulasz zdrobiu, 6 jajek, proszę bardzo, gulasz zdrobiu na jajkach z cebulą, pyszna sprawa, kurczę, sam bym zjadł coś takiego. I tylko przydałoby mi się troszkę opału. Siekierko, tu jest. Tak. Nie wiem, ile tego tam. No, żeby parzyście było. Może nawet się troszkę zmarnować. No i się gotuje. Ja tymczasem sobie zjem gulasz jakiś tam z zapasów zimowych. I całą resztę trzeba wrzucić znowu. O, a mi się tu zrobiła tanina. Bardzo dobrze. To idzie tu. Jajko idzie tu. Cebula idzie tu. Pióra jeszcze trzeba odłożyć. O, z piórami nie ma problemu. No strzał mógłbym sobie narobić też całą masę. I jeszcze odłożymy kosę. Chyba wszystko. No dobra. To teraz trzeba by sprawdzić, co z tym wiatrakiem. Jeszcze popatrzmy. No robi się. Wspaniale. Dobrze, że przypalić nie można, bo by to też by było wredne. Wiatrak. Motyl. Zastanawiam, co to może. Aha, dobra, czyli widzę, że nadmiar po prostu wypada. No tak, bo ja nie pomyślałem. Ja tutaj wsadziłem 40 parę sztuk boraksu, a on przecież z jednej bryłki robi dwie te, no, dwie sztuki sproszkowanego boraksu. Czyli nadmiar po prostu wypada i teraz tutaj jakoś można by zrobić też system tych, nie wiem, rur, podajników czy czegoś takiego, no ale to trzeba by najpierw wyprodukować te wszystkie, no, rury, podajniki. No ale robi to. Fakt, że on to robi wolno, jakbym tak, nie wiem, chciał i przemielić te wszystkie 40, to by mi zajęło w grze, nie wiem, no chwilę, tak, może kilka minut najwyżej. A ten wiatrak to mieli od w grze, no już co najmniej parę godzin, właściwie od poprzedniego dnia, od wczoraj w grze, jakkolwiek by to nie brzmiało. Czyli działa, ale powoli, no, raz lepiej, raz gorzej. No można to zostawić, znaczy w sensie, jeżeli czegoś nie potrzebujemy natychmiast, no to można to zostawić, niech robi i tyle. No ale powiedzmy, że chciałbym to robić szybciej, no to dobra, no tutaj robi to bardzo wolno, albo wcale, no, w tej chwili nic. Teraz dopiero zaczął troszkę szybciej. Czyli dajmy na to, muszę tak trochę tutaj obliczyć. Ok, zrobimy na razie podest jako testowy, to będzie podest z ziemi. Powiedzmy, że no tutaj musiałaby stać żarna w tym miejscu. Czyli to muszę zniszczyć. W ogóle mogę zniszczyć? Ok. Tak. To też muszę zniszczyć, bo to będą stały żarna. To też zniszczę na wszelki wypadek, bo nie wiem, czy on się automatycznie podłączy. Dobra. No, teraz o. Jakbym to chciał sam robić, no to idzie w sumie dość szybko. Na pewno szybciej niż tym wiatrakiem, bo prędkość jest stała. Już to zrobię, żeby po prostu tego nie marnować. A samą prędkość kręcenia będzie widać na podstawie tego. No chyba, że sobie mogę mąki zmielić. O. Weźmiemy sobie 10 sztuk na chlebek. To jest tak, żebym nie zapomniał o tym. O tej skórze. Bo ja ją mogę już tu wsadzić. Niech ona się robi. Czemu nie? O. O. To jest pierwszy etap. 3 dni. Te niedługo będą gotowe. Tu mamy... O, silną taninę mamy wszędzie gotową, czyli super. Nawet ten boraks już mógłbym zużyć. I kolejne moczyć, ale to mogę zrobić później. To się nie śpieszy. Co ja chciałem? A, miałem wsiąść, no tak. To jest tak, jak robię parę rzeczy na raz, zapominam. Wiedziałem, że po coś tu przyszedłem i to nie były te beczki. To weźmy orkisz na przykład. 10 sztuk.
Albo nawet. A, niech jest 10. Na razie mam chlebka dużo przy sobie. No i teraz to trzeba zniszczyć. Całe szczęście można podnieść. Wziąłem te 8, mam. Już tutaj rośnie w ogóle. No tak, faktycznie, jak nie ma obciążenia żadnego, no to się kręci dość szybko. Są 3 elementy łopat. I teraz oś. No i już zahamował. Nie wiem. Kurczę, nie wiem, no. No jest chyba szybciej. Aczkolwiek, jeżeli to tak działa, to jest głupie moim zdaniem. Bo co z tego, że ta oś jest dłuższa, jeżeli ona jest w linii prostej? Czy pewnie jakiś tam opór by był, dobrze, ale nie wiem. I co? Kręci się, no. Tyle tylko, że mogę to... No jest szybciej. Niech będzie. Ale jeszcze chyba muszę o tym doczytać, nie, bo tu nie jestem pewny, naprawdę. Nie jestem pewny, czy to faktycznie tak jest. No jeżeli tak to ma być, że jest szybciej, to ja ten wiatrak faktycznie umieszczę tą, tu przebuduję. Tą wieżę jakby, jeśli można wieżę, no taką dobudówkę zrobię tutaj na środku. Albo nawet może na boku, nie wiem jeszcze, muszę się zastanowić, jak to będzie ładnie wyglądało. I troszkę wyżej niż dach. No i tam będzie ten wiatrak i tam będą te żarna, no bo bez sensu coś takiego w ogóle. No teraz wyobrażacie sobie, nie, no to... Żarna to były dwa wielkie kamienie, które o siebie tarły i teraz co, ten, jak oni by mieli na jakichś drewnianych rusztowaniach w tych dawnych wiatrakach to tam wsadzać? To troszkę, no dobra, to tylko gra. No dobra, jak już tu jestem, to mogę to z tym boraksem powalczyć. Tylko tak, do beczek trzeba nalać wody. Błyskawiczne przenoszenie. Ile jest? Ok, jeszcze 3 razy. Gdzieś jest drifter już? Gdzieś musi być jaskinia znowu blisko. Bo driftery słychać, chyba że wlazły i siedzą w dziurze, zaraz sprawdzę. No i teraz tak, boraks. Ile tu się... 20 sztuk chyba wstawiało, jeśli dobrze pamiętam, tak? Tak, 20 sztuk. Tak, i tutaj też. Dobrze. No i skóry. Jeśli jeszcze jakieś mam. Chociaż chyba mam. Mam średnich. Średnich chyba 12 wchodziło, a mam jakieś duże? Nie. No właśnie, ktoś mówił, że to da się zniszczyć, odzyskać coś. No ale nie, no jak? Nie działa. Nic z tym się nie da zrobić. Nie wiem, może jakiś mod jest do tego znowuż. Tak samo worki lniane. Ktoś pisał, że mogę nożem... Gdzie ja mam ten... Aha, u góry. Najpierw zajmijmy się tymi skórami. Chyba 12. 10 jeszcze się zrobi. Tak, 12. No to nie warto robić więcej w tym momencie.
trochę się mało to opłaca. No bo się zmarnuje ten boraks po prostu, bo tutaj więcej skór nie mam, tu nie mam, tutaj też nie mam. A tu są małe skóry, małe skóry 11. To na pewno, jeżeli mogę ich wsadzić, to mogę więcej. Głodny jestem, o. Proszę bardzo, jakie piękne jajeczko. Zjedzmy świeżutkie. Pyszności. Normalnie nabiał mi tu powinien podskoczyć teraz. A, no miałem pokazać, co z tym workiem. Worki mam na strychu. Chyba tu, dokładnie. No jest pusty. I ja z nim nic nie mogę zrobić. Nie mogę go, nie wiem, podrzeć, rozłożyć. Chyba, że coś, nie wiem, nie tak robię. Nie wiem, może tak. No mam lnianą sakwę, no i mogę ją wyrzucić, tylko nie bardzo wiem, po co miałbym to robić, ale nie zrobię z tym nic. Postawić jej nie mam, właśnie, może ja mogę postawić, ale chyba nie, no nie, nie mogę jej nigdzie postawić, mogę ją włożyć gdzieś, mogę ją wyrzucić. Także nie wiem, albo ja czegoś nie wiem, właśnie, nie wiem, że czegoś nie wiem, albo może to jest rzecz dostępna na modach. Jak tam kręci się, powoli się kręci. Znowu pada. Jak zaczynam majstrować przy wiatraku, to pada. No nie powiedziałbym, żeby się kręcił jakoś teraz szybciej. No, może? No jest trochę szybciej, no może jest trochę szybciej. Ale nie wiem, mam wątpliwości. Robi się późno. Co tu jeszcze robić? Na budowanie chyba za bardzo nie ma czasu. Może przeczekam tę noc, znaczy zrobię tutaj cięcie. Może się jakiegoś driftera uda upolować i zobaczmy właśnie, czy nie lata jakiś tutaj gdzieś. I akurat może jakimś cudem będzie zębatka. Albo po prostu prześpię noc i poczekam na następny dzień. O, już maj. I pójdę do kupców. Ja tu już też samej drogi może nie bym nie pokazywał. Tylko czy uda się z nimi coś przehandlować. Tak jak kiedyś zamierzałem, chyba że znowu się zacznie burza temporalna i nie pójdę. Tak jak to było kiedyś, gdy zamierzałem pójść tutaj. Tu. Powinien ich pozaznaczać, bo tak ta mapa to już teraz wygląda dziwacznie. I ten trzeci jest tu. No i ten czwarty był gdzieś tutaj daleko. Nawet nie wiem za bardzo gdzie. Musiałbym się przyglądać. No nic. To może tak. Widzimy się po prostu za chwilę. Z samego rana. O, proszę. Ładnie moje gospodarstwo wygląda. W ogóle muszę pole powiększyć. Pole muszę powiększyć. Pójdę tędy. Pokażę, jak, co mam na myśli. Tutaj troszeczkę tej górki zlikwiduję, niedużo, no bo będzie już za dużo roboty, żeby ten cały bazalt wykopywać, ale jeszcze troszkę tej górki wykopię, powiększę pole tutaj i myślę, że jeszcze sobie wejdę tutaj, o, gdzie jest szklarnia na ten fragment. A jak będzie trzeba, to najwyżej będę budował wokół kurnika, to jest druga opcja, w tę stronę. Tam pasieka może jeszcze większa, no i tak dalej, i tak dalej. O, len na czarno ziemię pięknie rośnie. Zaraz będzie gotowy. Tutaj kolejna porcja. Jeszcze tutaj nie zrobiłem, bo stwierdziłem, że najpierw trzeba tą ziemię wykorzystać. Z kolei taką nawoziłem. Potem się wywali. O, kapucha urosła. A potem będę zbierał. Łomatko. Nieźle. W ogóle te króliki zaczęły uciekać jakimś cudem. Jak tu drifter wpadł, one, nie wiem, po głowie mu skakały i wychodziły z tej dziury.
No nic, tak jak mówię, widzimy się rano. No i jest bardzo wczesny poranek. Godzina 4:14, wschód słońca. No, w rzeczywistości dawno się nie zdarzyło tak, żebym oglądał wschód słońca. No, latem, bo zimą, no to wiadomo, jak się do pracy chodzi, gdzieś tam 7-8, to normalne, ale latem to nie. Co robiłem? No, całą noc byłem na nogach. Tak patrzę, o, już całkiem ładnie będzie można zebrać miodek. Przepłukałem kilkanaście sztuk gleby kościanej. Myślałem, że może coś ciekawego wypadnie. Niestety nie. Wypadło jedna zębatka, 23 kości, 3 groty miedziane, 11 włókien lnianych, grot włóczni miedzianej, nieoszlifowany szmaragd, 5 grotów krzemiennych, na ramiennik z brązu, nieoszlifowany diament i 2 razy nieoszlifowany perydot. Także, no, nie idealnie. To wyrzucamy. Tak się zastanawiam, czy te diamenty może wezmę. Może faktycznie oni tym handlują. To może niekoniecznie, to nie, to wezmę. Co tu jeszcze jest? To się przyda. Czasem tym handlują. Tak mi się przynajmniej wydaje, że kiedyś widziałem, że ktoś chciał złom kupić, więc może. Może akurat ten srebrny diadem. Nieoszlifowany diament. Cała reszta się chyba... O, może jeszcze to. To jeszcze się może nadaje. I wydaje mi się... A, w ogóle, jak już tu jestem, to czemu tego nie zrobić teraz? Bo przygotowała się ta skóra tutaj. O, wyprawiona skóra średnia. Wyprawiona skóra duża. I tutaj jaka jest? Też duża. To nie ma co tracić czasu. A nie, tych już nie trzeba golić. One już są gotowe, ogolone. Więc teraz je możemy tylko ciach do beczki. Ciach do beczki. Do beczki. I po ilu? Po 4,5 dniach będę miał na pewno już skóry wystarczającą ilość na mój czwarty plecak. Jeszcze jedną rzecz chciałem zrobić. Tu znowu pada, słońce świeci. Nie wiem, dziwne rzeczy się dzieją. Wydaje mi się, chociaż mogę się mylić, że nie zabrałem stąd chyba tych, no, skrzynek. A tym też handlują. Znaczy te to są do rozwalenia, bo z tym to się nic nie da zrobić. O. Wilka słyszę? Więc mi tu wpadnie do dziury. Nie. Gdzie on może być? Gdzieś jest blisko wilk. Bardzo blisko. O ty dramy. No. Ten co wył po nocy. Co tam masz w sobie ciekawego? No troszeczkę żeś mi plany popsuł, no ale dobra. No, skrzynki są. Kości im nie potrzebuję. To nie wiem, też wrzucę tutaj na razie na szybko. Mięso zaraz przeniosę. Tłuszcz się przyda, skóry zabieram. Siekierą. A jeszcze te pochodnie. Już mi tu nie są potrzebne. To zabiorę. No tak jak mówię, oni czasem tym handlują. No właśnie, ktoś mówił, żebym wrzucił i co? Nie, nie, nie. Przeniesie się. Aha. Mam nadzieję, że tam, gdzie ja byłem. Bum. Beam me out, Scotty. No i znowu przez głupiego wilka tracę czas, no. Dobra, wiecie co, zobaczymy się po prostu koło tamtego kupca, no bo zanim tutaj odłożę i tak dalej, także to zobaczymy za chwilę. No i już jestem, Scotty mnie znowu przeniósł we właściwe miejsce.
Co my tu mamy? Dzień dobry panu, witam, witam. O, bardzo fajnie, że pan kupuje takie... O, mogłem wosk mu zabrać, no ale trudno. Że pan kupuje takie rzeczy, bo akurat tak się składa, mam i dostanę od pana z jedną zębatkę. A jak panu jeszcze sprzedam taką skrzynkę, to pan kupi? Pięknie, a kupi pan więcej? Świetnie, cieszę się bardzo. Co pan tu jeszcze ma ciekawego? To mi nie bardzo potrzebne, cegła torfowa. No chłopie, przecież to można wykopać, tego jest pełno. Ale to już cynk, to już bardziej bym kupił. Może se wezmę. Koszt dwie zębatki za 5 takich grudek. Trochę mało, mało to opłacalne. Nie, chyba niekoniecznie. A tu? Dzień dobry. Ruslan, a ten jak się nazywa? Nawet nie spojrzałem, proszę. Jasper, okej. Dobra, panie Ruslan, co pan tu ma? Znaczy pan ma... To bym nawet kupił. Żeby wiatrak powiększyć, więc kupię w sumie, czemu nie? Może od razu dwie sztuki? A, niech będzie, niech stracę. No dobra, biznes jest biznes, zrobiony tak właściwie, więc idziemy dalej. Znowu teleportacja, bo czas leci. Do zobaczenia koło kolejnego kupca, no chyba, że się wydarzy coś ciekawego, co będę mógł pokazać. Ale tam jest kawał drogi, więc... No, mojego łażenia chyba w tym momencie aż tak pokazywać nie warto. Także do zobaczenia w jedno mrugnięcie oka dla was. No, jestem w drodze. Stamtąd przyszedłem. Ciekawe jest to, że jeszcze gdzieniegdzie, w większości jeziorek leży... Znaczy leży, woda jest zamarznięta, a tutaj z tego co widzę śnieg jeszcze leży. O, proszę bardzo. W maju, 2 maja, o, jakieś ruiny, pod śniegiem, tu już jest wszystko w porządku, tu już śniegu nie ma, o, teraz skumała gra, dopiero, że nie ma śniegu, dobre, okej, to było błyskawiczne topnienie, no i się ludzie dziwią, że mówi się o zmianach klimatycznych, że się ociepla. No ociepla się, proszę bardzo, mrugnięcie oka, człowiek patrzy, jest śnieg, odwraca się, śniegu nie ma. Aha, no właśnie, bo do tego ziomka jest problem z wejściem. Nie da się nic tu budować i teraz... I teraz jak ja z nim handlowałem? Halo, chodź tu do mnie, o. Vox Nora, co ty byś chciał? Wilka byś chciał, no właśnie, to też pisali niektórzy, że wilka. Obraz. 8 sztuk. Spodnie pana, 3 sztuki tych, no, zębatek. Ty byś chciał, o, świece to ja bym mógł ci sprzedawać. Skórzany plecak, no tak, mógłbym, ile za to dam? 5 zębatek, o, ugotowane mięso. Chlepor kiszowy, 8 sztuk. Nawet mam. Nie, ja mam chleb żytni. Ale skąd ja ci wilka szczeniaka miałbym wziąć, panie? Tak się zastanawiam, chyba sobie kupię ten obraz. W sumie? Coś jeszcze? Łopata z brązu cenowego? Nie, ta mu nie będzie pasowała, bo to jest z brązu bizmutowego. A ile za łopatę? 2 zębatki. Co to jeszcze jest? Koszula Lucky? Buty pachołka. No nie, no butów pachołka to nie chcę. Koszula posłańca, to już prędzej. Przenoszę... Aha. Bo tego to nie chcesz. Nie, jak czegoś nie chcę, to i tak nie można mu wsadzić. No dobra, kupuję, panie. Dawaj ten obraz. Powieszę sobie w sypialni. Okej, okay, to był ten ziomek. Jak ty się nazywał? Vox Nora. Dziwne imię. I teraz jeszcze bym chciał iść, trzeba wyznaczyć właściwy kierunek, tutaj na południe i odrobinkę na wschód, czyli tam. No i też myślę, że robimy tutaj cięcie i widzimy się w siedzibie kolejnego kupca. No, chyba, że się wydarzy coś ciekawego. Chyba się zbliżam. Co mi ciekawego się nie wydarzyło. Gdzieś wilk na mnie zawarczał, ale się nie pojawił. Co jeszcze? No i grzyby rosły. Ale myślę, że
nagrywanie, żeby pokazać, jak zbieram grzyby, to może niekoniecznie jest najbardziej pasjonująca rzecz do oglądania. No dobra, już tak z przyzwyczajenia zaglądam w te wszystkie dziury, ale przecież... A, no lens znalazłem. Ale przecież tam nic nie ma. O, proszę, lód w maju. Dzień dobry. Co ty tu masz? Ty byś chciał miedzianą bransoletkę, ale miedzianej to ja nie mam. Mam jakieś zupełnie inne rzeczy. Wapno. Topór z brązu cynowego. Ja mam młot z brązu bizmutowego. Nie mam takiego przy sobie. Miedziany torkwes. Ciężki pas z narzędziami. Latarnia. Co u ciebie można kupić? Takie bardzo prymitywne rzeczy, bym powiedział. No cegły to może to trochę bardziej skomplikowane. Cegła z czerwonej gliny, o. Wypolerowana skała granitowa. No ale to mi się nie przyda. No bardziej liczyłbym, że coś ci sprzedam, ale żadnej z tych rzeczy nie mam. No niestety. No dobra, no to jeszcze szybki powrót do domu. Znowu, beam me up, Scotty. O, ale dzięki temu ustrojstwu to już widzę, że jestem blisko. No coś tu Scotty mnie trochę teleportował za daleko od domu, no tym razem. No, faktycznie, no chyba się kręci szybciej, no kurczę, jednak tak. Jednak to musi mieć znaczenie. Dobra, mgła jest i teraz pewnie, o, w piwnicy też jest mgła, no tutaj gra sobie z tym nie radzi, no ale w sumie skąd ona ma wiedzieć, że to... No mgła raczej tutaj by się nie mogła pojawić, no ale okej. Teraz cały ten śmietnik, który ja ze sobą mam, trzeba zostawić. O, właściwie łopaty można by powiększyć już chyba nawet. Ale po kolei, po kolei. Jejku, zamotałem się. To idzie tu. To też... Worek wziąłem, bo myślałem, że kupią. Kiedyś ktoś chciał kupić. To idzie tu, żelastwo idzie powiedzmy tu. To równie dobrze może iść tu, to tu. I teraz jak to było? O, zobaczmy jeszcze jak to się sprawi. Czy coś jeszcze się polepszy z prędkością? Czy tu mąka już jest zrobiona oczywiście dawno, no bo... Uwaga. O. O, ładnie. Całkiem płynnie. Mąka jest zrobiona. No nie podoba mi się jednak zasada tego działania, no ale okej, no dobrze, popatrzmy. No piękny widok. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku. No wypadałoby znaleźć, kurczę, mieć trochę farty i znaleźć tą trzecią zębatkę. A! No przecież jeszcze zostało to, no. Jak to wygląda? Czy w ogóle... Ja mam tu dziwne ściany, więc tutaj może być problem. O, może tutaj, na tej się uda. Aha, to nie jest za duży obraz. No ale jest. W sumie. Czemu nie? Pięknie. Pięknie. No dobrze, widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem, co będę robił. Cały czas zostaje tam budowa tamtego wejścia przy translokatorze. Ewentualnie znalezienie tej trzeciej zębatki i zobaczenie kolejnego translokatora, czy mnie wyrzuci w jakieś inne ciekawe miejsce. A na razie tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.